zdecydowanie. Wiecie, zespół z Białego Stoku zdecydowanie dominował. No potem już kolejne sety były, że tak powiem, grane dosyć równo, punkt za punkt i decydowały końcówki. Jednego wygraliśmy my, drugiego one, no i niestety Debryk nie poszedł po naszej myśli i zrobiliśmy zbyt wiele błędów własnych i Biały Stok wygrał. Dziękujemy bardzo. Poproszę o zabranie głosu trenera gości, pan Mariusz Pieczonka. Ja może dodam tylko do tego, że w tej tabeli zabrakło nam doświadczenia, to było widać, że nie zrealizowaliśmy tych założeń, które były przed tabelkiem. Zaczęliśmy bardzo dobrze, to co mieliśmy, a później troszkę nam to uciekło. Może jeszcze tylko powiem, że jeśli nas opuści Biały Pek, bo nas cały czas prześladuje w pierwszym meczu, teraz w drugim meczu, myślę, że jak nas opuści, to zaczniemy wygrywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Joanna Szeszko, kapitan z Białego Stoku. Prosimy o naszą opinię. Cieszymy się z kolejnego zwycięstwa. Może trochę zabrakło szczęścia, żeby wygrać to za 3 punkty. Nie ustrzegliśmy się wielu błędów, ale cieszy nas to, że zwycięstwo jest po naszej stronie, że w tej breaku nerwowo wytrzymałyśmy, no i dzięki temu możemy się cieszyć. Dziękujemy. Trener gospodarzy Dariusz Lus. Przedmówcy powiedzieli praktycznie wszystko. Ja tylko dodam, że spodziewałem się twardej walki i ciężkiego meczu. Zresztą tutaj panowie redaktorzy byli odwiedzili w środę. Mówiłem, że to będzie ciężka przeprawa. Zespół z Kalisza jest to dobrym zespołem. Zdarzyła mu się jakaś wpadka w pierwszym meczu. Ciężko się gra te pierwsze mecze. Nie wiadomo jak to jest. My cieszymy się, że mamy po dwóch meczach 5 punktów. W ciemno każdy dzień by to przed sezonem jeszcze w rękę pocałował. A tutaj, no tak jak powiedziałem, dobry zespół z umorem, ze Zdatkami Polski, tutaj właśnie Polską wodą. Na pewno trochę tutaj narobiły nam krzywdy. My nie podjęliśmy walki trochę w tym pierwszym secie, chociaż byliśmy zmobilizowani. Przestrzegałem dziewczyny i w szatni przed tym, że tak to może być. Że to nie Kalisz ma przegrać ten mecz, tylko my mamy wygrać to zwycięstwo. Po drugim secie, gdyśmy się tam odnaleźli, wygrana ta końcówka. W czwartym secie to jednak Kalisz przejął inicjatywę, chociaż był to taki moment na styk, nawet mogliśmy mieć na 21-22 tam piłkę, ale nie końcówka wygrana przez zespół gości i po dwa, no cóż, mobilizacja, Derek, jest to krótki set, trzeba szybko się mobilizować, nam udało się to przejść i wygrać, z czego bardzo się cieszę i gratuluję moim dziewczynom, bo są dzielne, że wygrały to spotkanie.